czytę biblię na każdy dzień kolejny fragment Ewangelia według Świętego Jana Wczoraj stanęliśmy na rozdziale 19 wersecie 16 Dzisiaj rozpocznę czytanie od wersetu 17 A on niosąc swój krzyż wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki które po hebrajsku nazywa się Golgota Tam go ukrzyżowali a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, a Jezusa po środku. Piłat sporządził napis i umieścił na krzyżu, a było na nim napisane: Jezus Nazarejczyk, król Żydów. Ten napis czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został krzyżowany. A napis był on po hebrajsku, grecku i łacinie. Wtedy powiedzieli Piłatowi arcykapłani żydowscy, nie pisz król Żydów, ale że on powiedział, jestem królem Żydów. A Piłat odpowiedział, co on napisał, to napisałem. Zatrzymajmy się może w tym miejscu. Zobaczcie. Bierzemy Ewangelię według świętego Jana, czytamy ją już od jakiegoś czasu. Dochodzimy do miejsca, wydawałoby się, kluczowego. Z jednej strony ono jest kluczowe, ale powiem o co może mi chodzi. Zobaczcie, wers 16 czytamy: Wtedy im go wydał, aby został ukrzyżowany. Wzięli więc Jezusa i wyprowadzili. Wers 17. A on niosąc swój krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Wers 18. Tam go ukrzyżowali. A z nim dwóch innych. I tak dalej. Jeden werset w Ewangelii według świętego Jana opisuje drogę krzyżową Pana Jezusa. Nie wiem, jak reagujesz na to. Dla mnie, kiedy zacząłem czytać słowo Boże dokładniej, to akurat było bardzo, bardzo szokujące, ponieważ w Polsce jest bardzo bogata tradycja, z wiele obrzędów. Bardzo bogata tradycja mówiąca o różnych wydarzeniach, które działy się podczas Drogi Krzyżowej Pana Jezusa, a w Biblii tego nie ma. I oczywiście ważne, abyśmy szczerze powiedzieli, że aby mieć ogląd całości Drogi Krzyżowej, powinniśmy przeczytać ten opis we wszystkich Ewangeliach, czyli w Mateuszu, Marku, Łukaszu i w Janie. I zachęcam, możecie tak zrobić. Ja nagrywałem już jakiś czas temu na innych kanałach odcinki na ten temat. Jeżeli chcecie, możecie poszukać, tam są zebrane wszystkie fragmenty. Jeżeli nie, to może nawet lepiej, kiedy sami zaczniecie szukać w swoich Bibliach i czytać. Myślę, że zobaczycie to co ja. Zobaczcie kontrast. Jak to jest możliwe, że w Ewangeliach opisanych jest tak mało? Informacji w porównaniu do tego, co większość Polaków obchodzi co roku podczas świąt Wielkanocy. I pewnie znajdą się ludzie, którzy będą mówić tradycja przekazywana ustnie różni ludzie mieli różne widzenia, i dlatego my wiemy, co się wtedy działo. Powiedziałbym na taki argument ostrożnie: To, że ktoś miał jakieś widzenie, to, że ktoś miał jakiś sen. To nie oznacza jeszcze, że to jest informacja od Boga. Zachęcałbym do tego, aby wracać do Słowa Bożego, aby, aby stało się tak, że to Słowo Boże będzie dla nas wyznacznikiem życia. To Słowo Boże nie różne objawienia, nie widzenia różnych ludzi. Naprawdę w ostatnich latach wychodzi tego masa. Przeróżni ludzie widzą różne rzeczy. Jak My możemy się dowiedzieć, czy to jest prawda, skoro nawet Paweł, apostoł, pisze, że szatan przybiera postać anioła światłości, czyli szatan może przebierać się za Marię, może za Jezusa, może za inne osoby i pojawiać się w ten sposób ludziom. Jak my możemy zweryfikować, czy jeżeli pojawi mi się jakaś postać, to ona jest od Boga, czy jest to przebrany szatan? Nasz ludzki rozum na pewno do tego nie wystarczy, nasze uczucia tym bardziej. Wydaje się, że jedynym poprawnym, jedyną możliwością zweryfikowania tego jest porównanie tego, co ta postać mówi ze Słowem Bożym. Zobaczcie, nawet fragment listu Pawła do Galacjan. Paweł próbuje rozsądzić tam, może nie tyle próbuje rozsądzić, co krytykuje ludzi którzy chodzili za Nim i głosili Galacjanom błędne nauki. I tam pojawia się to sformułowanie o szatanie, który się przebiera za postać dobrą, tam pojawia się bardzo mocne sformułowanie: Choćbym ja, lub anioł z nieba, tak mówi Paweł apostoł, głosił Wam inną Ewangelię, czyli inne zasady zbawienia, niech będzie przeklęty. Tam pada greckie słowo na temat to jest bardzo mocne określenie, Niech będzie taka osoba na zawsze oddzielona od Boga. Musimy być bardzo ostrożni w tym, kiedy słuchamy, jak ktoś mówi widziałem Pana Jezusa, widziałem Maryję, byłem w niebie, wróciłem. Bądźmy bardzo wyczuleni na te sprawy, bo łatwo my jako ludzie im się poddajemy. Chcemy szukać niezwykłych doznań, ludzi, którzy niezwykłe rzeczy przeżywali, Lubimy teorie spiskowe i różne rzeczy, które mają w sobie jakiś cień poznania rzeczy tajemnych. To bardzo niebezpieczna droga, nie na darmo. W Starym Testamencie jest tak wiele informacji o tym, aby wystrzegać się wróżek, czarów, nie zwracać się do umarłych. Tam czeka nas porażka. Tam zasiadł, moglibyśmy powiedzieć, szatan. I ludzie, którzy wchodzą w ten obszar, mogą bardzo mocno ucierpieć duchowo, no właśnie, bo będą oszukani. Tak jak w raju, ta pierwsza pokusa, szatan przychodzi w raju i mówi, będziecie jak Bóg. Dziś człowiek chce być jak Bóg, chce wiedzieć rzeczy, tajemne rzeczy ukryte, a Bóg mówi, idziesz w złą drogę. Gdzież w tą stronę? Uważaj, moje słowo powinno ci wystarczyć. Dlatego zachęcam, tym bardziej dzisiaj czytajcie Słowo Boże, jak najwięcej go czytajcie, po to, aby wiedzieć, jak żyć i aby dać odpór pokusom szatańskim. Wzór tego dał nam nasz Pan Jezus Chrystus podczas kuszenia na pustyni.